Uwaga, osoby starsze, policja apeluje o rozwagę. Zatrzymano mężczyznę, który podając się za policjanta okradł seniorkę z Leszna. Jak informuje aspirant sztabowa Monika Rzymełka, 8 lipca w Lesznie do 85-letniej kobiety zadzwonił mężczyzna podający się za funkcjonariusza policji z informacją, że jej oszczędności są zagrożone i należy je przekazać policji. Pod wpływem tej rozmowy kobieta przekazała mu pieniądze, 40 tysięcy złotych i biżuterię. Jeszcze tego samego dnia poinformowała policję o zdarzeniu. Reakcja policji była błyskawiczna i już dzień później, 9 lipca, osoba mogąca mieć związek ze zdarzeniem została zatrzymana w Poznaniu. To 43-letni mężczyzna, w którego domu zabezpieczono pieniądze i telefony komórkowe. Wobec mężczyzny zastosowano areszt tymczasowy na 3 miesiące. Policja apeluje do seniorów o rozwagę i informowanie pod numerem alarmowym 112 o wszelkich próbach wyłudzania pieniędzy.